A może tak krótko o Braciach Morawskich. Bracia Morawscy to był ruch religijny założony w Czechach. Byli tak zwani chemkutami, ponieważ za czasów prześladowań przez luteranów uciekli z Czech na teren Saksonii. No i wtedy na tym terenie założyli swoje miasto, czyli Chemkut, skąd też nazwa Chemkuci. Oznacza to opieka boska. Bracia Morawscy to był ruch religijny, który przede wszystkim stawiał na rozwój swojego ducha. Czyli, że całe rodziny były podporządkowane praktyką religijną. W 1743 roku, po założeniu nowego miasta Neusatz przez króla Fryderyka II, sprowadził tutaj braci Morawskich, żeby wsparli rozwój gospodarczy miasta. No i właśnie dostali oni teren, jak mówiłem, tutaj Wrocławska, Wróblewskiego oraz Muzealną. Żyło im się dobrze, naprawdę. Byli czyści, zawsze uporządkowani i mieli dobre nastroje gospodarcze oraz nastroje do innych mieszkańców. Ale przyszła wojna siedmioletnia i w 1759 roku całe miasto zostało podpalone przez wojska rosyjskie i bracia uciekli. Na szczęście w 1764 roku wrócili oni do Neusatz i zaczęli odbudowywać swoją kolonię. 5 lat później odbudowali także swoją świątynię. Znajduje się ona tutaj przy ulicy Wróblewskiego, można ją zobaczyć. Mieści się tam teraz sala gimnastyczna ZSP 2 Nitki. Był to dokładnie zbór, w którym modlili się. Tutaj też widzą Państwo ten różowy budynek. Przedstawiał on dom dla sióstr braci Morawskich, które zajmowały się bliskim zborem. Dynamiczny rozwój kolonii postępował i Fryderyk II nie mylił się, ponieważ z braci Morawskich wywodził się m.in. założyciel fabryki nici John David Gruszwitz. Założył on fabrykę w 1816 roku, która niestety do 2016 została takim wyburzona. Tutaj widzą Państwo, jak wyglądała fabryka nici w latach 20. wieku. Tutaj jak wyglądała jeszcze 2 lata temu, a tutaj jak będzie wyglądać. Oczywiście John David Gruszwitz miał spory majątek, na co wskazują m.in. willa, przed którą stoimy. I to była willa Aleksandra Gruszwitza, czyli jego potomka. Wnuka. Także możemy przedstawić inną willę, która znajduje się dokładnie za tym różowym budynkiem. Dzisiaj to się nazywa Pałacyk Agora i to była także willa jednego z potomków założyciela fabryki nici, Henrycha Gruszwitza. Co mogę jeszcze Państwu powiedzieć? Z tego grona wyszli także założyciele fabryki kleju, czyli bracia Garbe. Jak widzimy, budynek administracyjny był dość specyficznie zbudowany. Założyli oni fabrykę w XIX wieku, która mieści się dzisiaj przy ulicy Piłsudskiego i Zielonogórskiej. Niestety zostały po niej tylko same ruiny. Oni także mieli swoją willę, która stoi o tutaj. Dzisiaj mieści się w nich Deutsche Bank, a po wojnie mieścił się tutaj PZPR. To jest właśnie. Bracia Garbe mieli także największą spółkę handlową. Nazywała się Meyer Otto i mieściła się ona przy ulicy Piłsudskiego, tam gdzie teraz apteka stylowa, wiedzą Państwo. Bracia Morawscy byli przykładem gospodarności i porządku. W XIX wieku dochodziło do częstych epidemii.
często ludzie chorowali, a bracia Moravcy właśnie pokazali, że można z tym walczyć poprzez na przykład posypanie drogi piaskiem, wykładanie kwiatów i też gospodarstwo ogólnie ogrodnicze. Między innymi właśnie Jonathan David Gruszlic o tym pomyślał i zbudował obok swojej willi Park Odry, które no Państwo mogą widzieć do teraz. Tak, i jeszcze budynek, dokładnie, to była willa Davida Gruszlica, czyli założyciela fabryki Nikita, dzisiaj mówi się tam MOPS. Mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że o, tutaj mam, trochę nie widać, ale tak mniej więcej wyglądała w XVIII wieku kolenia braci Morawskich. Tutaj mieści się ulica Wrocławska dzisiaj, tutaj jest ulica Wydziana, w której jesteśmy i tutaj ta ulica Lubleckiego, czyli my jesteśmy dokładnie od tych miejsc. Mogę Państwu powiedzieć, że kolonia także miała swoją uliczkę, która nazywała się Małym Raj. I ten Mały Raj to właśnie dzisiejsza ulica Muzealna, czyli droga spod zboru, co się mieści tam, aż do cmentarza. Bracia Morawscy byli bardzo tolerancyjni wobec też innych kultur, między innymi kultury żydowskiej. Przed powstaniem, na przykład przed powstaniem cmentarza żydowskiego przy ulicy Wandy, użyczyli Żydom swojego cmentarza, właśnie przy ulicy Wrocławskiej, mieści się tam teraz pomnik. Był wykorzystywany razem z Żydami do drugiej połowy XIX wieku. Tak, to się na razie trzyma, jak widać było ostatnio nawet odnowione z pomnikiem. Okej. Właśnie Żydzi też chcieli brać tak jakby przykład z braci Morawskich, więc właśnie za swoją schludność, gospodarność no i tolerancję wobec innych mieszkańców. Dziękuję Piotrkowi bardzo. Wydaje mi się, że na tym chciał zakończyć swoją wypowiedź. Tak, chciałem właśnie zakończyć. Dziękuję kolegom za statystykę dobrą, tak? Utrzymanie pionu.